przed nam wręcz szampiter, kawior, śledzik. Po angielsku mówiąc lęczy. Ach, kolego. Nic takiego. Zwyczajnie. Witam Państwa serdecznie w Iluzjonie na kolejnym seansie. Tytuł zdradza i zapowiada, kto będzie tego seansu bohaterem. Kazimierz Krukowski. Zresztą zaprezentował nam się on w scence, której fragment właśnie obejrzeliśmy. Adolf Dymsza był Dotkiem, ale też Florkiem, również panem Tadeuszem i Wacusiem, Robertem, Felkiem, Gawłem, Lolkiem, Antkiem, Wincentym, Poziomką, Teofilem, Rączką i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Teraz prosimy o chwilę skupienia. Kazimierz Krukowski przede wszystkim Lobkiem. W takich filmach jak Janko Muzyka, tu zresztą z Dotkiem Dymszą razem, w zwariowanych komediach wojskowej Ułani, Ułani chłopcy malowani, czy cywilnej 10% dla mnie. Uszypnij mnie pan, czy ja śnię? Tu 10% dla mnie. Choć każdy jego występ na ekranie był zauważany, zarówno przez widzów, jak i krytyków, nie był Kazimierz Krukowski typowym i oddanym bez reszty dziesiątej muzie aktorem filmowym, mimo że grał bardzo charakterystyczne i godne uwagi role. Tak jest. Trudno. Co za pech. Po raz pierwszy ujrzała go publiczność kinowa w roku 1927 jako agenta giełdowego w interesującej adaptacji powieści Władysława Reymonta Ziemia obiecana. Niestety, kopia tego filmu nie zachowała się, więc trudno cokolwiek powiedzieć. Równie małą rolę zagrał w filmie Tajemnica Starego Rodu z 1928 roku. Pojawił się tu jako rekrut Moryc. Podobnie było w późniejszym filmie Pałac na kółkach, w którym grał daleko planowego Ajzyka Rozkosznika. Grzybek jest. Bardzo lubię, szczególnie duszone. Przepraszam, chciałem powiedzieć, bardzo mi przyjemnie. Lopek jestem. Może warto przy tej okazji powiedzieć kilka słów o pewnym, często dwuznacznie traktowanym zjawisku, jakim był tak zwany szmoncas. Zresztą oddam głos samemu Lobkowi, czyli Kazimierzowi Krukowskiemu. Cytuję. Szmoncas, specyficzny żanr kabaretowy, w zależności od klasy autora i wykonawcy, był albo sam w sobie wielką klasą dowcipu i satyry, albo tragiczną wręcz nie do przyjęcia szmirą. Kiepskim autorom i aktorom wydawało się, że szmoncas to nic innego jak bezmyślne przekręcanie słów. Na przykład polowańczyk zamiast myśliwy. Taki szmoncas, który niestety gościł nagminnie w pseudokabaretach, zamiast bawić, jątrzył i judził. Klasyczny szmoncas Tuwima lub Hemara w wykonaniu Lawińskiego, Toma czy moim to nie złośliwe wyśmiewanie się, ale satyra na snobujący się odłam ówczesnego społeczeństwa żydowskiego z jego śmiesznostkami, specyficzną filozofią, z jego językowym superpuryzmem. Z tych szmoncesów śmiali się serdecznie wszyscy bez wyjątku, bez względu na przynależność społeczną czy rasową. Żeby zrobić dobry interes, trzeba mieć gotówkę. Żeby mieć gotówkę, trzeba mieć kredyt. Żeby mieć kredyt, trzeba mieć weksel. Żeby mieć weksel, trzeba mieć żyro. Żeby mieć żyro, trzeba mieć dobry interes. Żeby mieć dobry interes, trzeba mieć gotówkę. Żeby mieć gotówkę, trzeba mieć kredyt. Żeby mieć kredyt, trzeba mieć żyro. Żeby mieć żyro, trzeba mieć weksel. Żeby mieć weksel, trzeba mieć dobry interes. Żeby mieć niedobry interes, trzeba mieć... Tak. Kazimierz Krukowski, znakomity aktor o wielkim poczuciu humoru, kulturze i wrażliwości, stworzył niestety niewiele, ale wspaniałych ról. Też innego rodzaju, między innymi w takiej zwariowanej, ale nad wyraz śmiesznej komedii, jak Co mój mąż robi w nocy. Pani musi być moją, pani Stefo.
To jest wprost horrendalne. Miałem już miliardy kobiet. Turczynki, Argentynki, Austriaczki, Arabki, Brazylijki, Urugwajki, Paragwajki, Greczynki i tylko panie nie. Pani Stefo, ja przez panią popełnię samobójstwo. Powołał tu do życia przezabawną, bo arcypoważną postać rumuńskiego, można się domyślać, barona Lolo Karolescu. Co się panu stało? Coś mnie upłuło. Tak? Gdzie? Gdzie? Tak jest. No bo pan zanadto szaleje. Zakochanego bez pamięci i umiaru w żonie głównego bohatera, przemysłowca, którego wystrychnął na Dudka, to znaczy okradł wspólnie. Idiota! Tak jest. I tenże biznesmen usiłuje za wszelką cenę ukryć przed żoną ten finansowy skandal i ich ruinę. Podejmuje więc pracę jako kelner w nocnym dancingu. No, ładnie musieli wtedy nocni kelnerzy zaradzić. La, la, co dziś śpiewam ci to samo, signorina io tamo. Piano notte ci, e potem forte glos scrive, o signora come c'è. Kazimierz Krukowski napisał już po wojnie w Polsce trzy książki poświęcone przede wszystkim jego przygodzie kabaretowej. Tu i ówdzie wspomina też swoje życie. Rzecz jasna, w sposób żartobliwy, nieraz łagodnie, ironiczny. Pana to prawdziwy kiepura, panie Lolu. Tak jest, droga pani. To rodzinna zaleta całego rodu baronów Karolewskich. Życie każdego człowieka przypomina wieloetapowy wyścig kolarski. Z tym, że kolarze wiedzą dokładnie, gdzie znajduje się meta i starają się ją osiągnąć w jak najkrótszym czasie. Ja wystartowałem do tego wyścigu 2 lutego 1901 roku i, na psa urok, nie wypadłem jeszcze z tras. Dodam, że fakt ten nastąpił w Warszawie. Moimi trenerami byli moi rodzice. Ojciec, doktor medycyny, matka, pani doktorowa oraz zastępująca mi przedszkole z językiem wykładowym niemieckim, Fräulein Marta, bona guwernantka. W gimnazjum imienia Mikołaja Reja wtajemniczał mnie w arkana dobrej roboty mój wychowawca klasowy i pan od łaciny, wspaniały człowiek, profesor Tadeusz Kotarbiński. Na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego słuchałem z zapartym tchem wykładów profesorów Władysława Witwickiego, Maurycego Mana, Władysława Smoleńskiego. Ale przyznaję ze skruchą, że seminaria i kolokwia zaliczałem raczej na widowni istniejących w latach 1919-24 kabaretów, teatrzyków literackich, takich jak Miraż, Sfinks, Stańczyk, Czarny Kot, Pikador i Qui pro Quo. Ja też chcę żyć, mam prawo i co tu kryć, bo żądam kochać i pić. A że darmo tego nie ma wcale, to ja się duszę i ja muszę, tu się wruszę, tam się skuszę, ale 10% dla mnie musi być. Kazimierz Krukowski w tym samym czasie kształcił się, bo bakcyla sceny już połknął, w szkole dramatycznej przy Konserwatorium Muzycznym Miasta Stołecznego Warszawy. Kształcili go tacy mistrzowie sceny polskiej, a także filmu, jak Stanisława Wysocka czy Aleksander Zelwerowicz, a zajęcia praktyczne odbywał śpiewając na porankach w filharmonii albo też w kabaretach. W roku 1920 Kazimierz Krukowski pełnił służbę wojskową jako telefonista w stopniu starszego strzelca. Rychło jednak przydzielony został do Teatru Żołnierskiego
Polonia, w charakterze artysty i łącznika między oddziałem oświatowym i teatrem. I w tejże Polonii zadebiutował piosenką Szumiały mu echa kawiarni. Przyszli historycy teatru polskiego stwierdzili, że, cytuję, zadebiutował rokujący wielkie nadzieje amator Kazimierz Krukowski. Burza oklasków skwitowała, no i tak dalej. Przytoczę krótkie fragmenciki tej piosenki. W kawiarni stałym gościem był, cel życia miał utarty. Zwyczajnie, o, bezmyślnie żył. Kobietki, wino, karty. Wtem wojny grom znienacka spadł, na czapkach orły błysły. Nasz laluś kawiarniany zbladł. I gdy mu pierwszych bitew dym osmalił twarz pobladłą, aż kula, gdy na przedzie biegł, przecięła życia ściek. Mój bimbo śliczny, Ireczko, a ja ci mówię, że będzie powodzenie. Ja mam nos. Tak, co jak co, ale nos to masz. Poważny nos. A zobacz, Irusia, nie tak się do tego noseczka przyzwyczai, że żyć bez niego nie będzie mogła. Nie przeszkadzaj mi. Nie widzisz, że się uczę roli? Siadaj. W 1924 roku Kazimierz Krukowski został zaangażowany do teatru Qui Pro Quo. Jak wspominał, przez półtora roku terminowałem w charakterze śpiewającego akompaniatora pod pseudonimem Zawisza. Podpatrywałem zza kulis moich starszych, znakomitych kolegów, ucząc się od nich sztuki, prowadzenia dialogów, podawania puenty, odpowiedniego stosowania pauz, wyrazistych i jednocześnie oszczędnych gestów i sztuki umiejętności bycia na scenie w pojedynkę. Wykluczone, dyrektorze, nie mogę absolutnie. Musi pan koniecznie poszukać następcy. To... I wreszcie 20 lutego 1926 roku zadebiutował na scenie z ogromnym powodzeniem. Minęło kilka lat i stał się cenionym i lubianym aktorem kabaretowym, estradowym. Wspomniałem już, że na ekranie pojawił się po raz pierwszy w 1927 roku jako agent giełdowy w Ziemi Obiecanej. Minęło kilka lat i stał się również cenionym aktorem filmowym, rozpoznawalnym na pierwszy rzut oka, charakterystycznym, opanowanym, stosującym z umiarem, ale wyraziście środki aktorskiego wyrazu. Tutaj mówi Lopek. Co? Lopek. Lopek. L jak Lopek, O jak Opek, P jak Pek, E jak Ek i K jak Kak. Tak, no. Będziemy mogli się o tym przekonać, oglądając Kazimierza Krukowskiego we wczesnej komedii dźwiękowej ABC Miłości z 1935 roku. Gra tu wziętego, doświadczonego, ale i bezmiernie zakochanego w sobie artystę rewiowego Krupkowskiego. Tak jest, tak, o tak, ten słynny Krupkowski to właśnie... Ale Wincenty Poziomka, czyli Adolf Dymsza, jest w nim jeszcze bardziej zakochany. Król humoru, komedii, kabaretu, czasami kina, właśnie Misz Krupkowski. Płeć piękną reprezentuje Maria Bogda, zaś gwiazdą dziecięcą jest Basia Wywerkówna. Zapraszam Państwa teraz do obejrzenia tej komedio-farsy, życząc dobrej zabawy. A do dalszych losów Kazimierza Krukowskiego jeszcze wrócę.